właściwie w waszym życiu wzięła się Kelly Barnhill? Tłumaczycie, jesteście tłumaczami jej książek na język polski, przepięknych książek dla starszych dzieci, młodszej młodzieży, nie wiem, chyba tak bym to jakoś klasyfikowała, no, ale również dla dorosłych, szczerze mówiąc. Skąd ona i wy? Czysty przypadek. O. Od wielu lat oboje współpracujemy z wydawnictwem literackim i tak się złożyło, że ktoś kiedyś pomyślał, że do pierwszej książki, która się ukazała po polsku, Barnhill, czyli do dziewczynki, dobrze jako tłumacz pasowałabym ja. I to się rzeczywiście sprawdziło, coś ponieważ, jak to się ładnie mówiło o Montgomery, Kelly Barnhill jest jedną z tych, którzy znają Józefa. I od razu poczułam, jak tłumaczyłam tę książkę, że to jest moja autorka. Mm-hmm. Ten styl, ten rodzaj języka, ten rodzaj obrazowania również, ale też sposób wprowadzania takiej fantastyki bardzo baśniowej, czyli z jednej strony urzekającej, pięknej, ale z drugiej strony też okrutnej, to czasem prawda. Nawet barbarzyńskiej, prawda? To było coś, co mnie niesamowicie wciągnęło. Ja tę książkę przetłumaczyłam w szaleńczym tempie, bo się nie mogłam od niej oderwać. To chciałabym, żebyście naprawdę pokrótce tym czytelnikom, tym widzom, którzy jeszcze nie byli czytelnikami Kelly Barnhill, może jeszcze się ktoś taki tutaj przypałętał, żebyście opowiedzieli trochę o tych książkach, bo no, fabuła jest naprawdę nieprawdopodobna, niesamowita i tylko tak nie za dużo. Zachęćmy. Nie za dużo. Może od Syna Wiedźmy zacznijmy. Okay. On co prawda u nas ukazał jako się drugi. Jako druga tak. książka, natomiast chronologicznie był napisany wcześniej, przed dziewczynką. To jest dla mnie taka współczesna baśń. Ja może nie do końca się zgodzę, że myśmy przez przypadek te książki dostali do tłumaczenia, bo my oboje wychowywaliśmy się na fantastyce. Mhm. Tak. Teraz może czytamy jej troszkę mniej, ja na pewno mniej, natomiast nadal ten pociąg do fantastyki gdzieś tam jest. Myślę, że wydawca o tym wiedział, bo gdzieś tam w CV to było wpisane. I myślę, że stąd taki wybór. I ta książka, tak jak mówię, to jest obie te książki, to są takie współczesne baśni. To nie są do końca książki fantasy. Tak. Fantazy współczesne ma troszkę inny taki profil, nazwałbym to. To są książki o takim wielkim rozmachu, prawda? To szczególnie po Tolkienie i po tej jego spuściźnie widać, że Gra o Tron to są jakieś tam wielkie rozgrywki polityczne, wielkie bitwy. Natomiast to są takie książki o takich cichych bohaterach, niepozornych bohaterach. Oczywiście te wydarzenia, losy tych bohaterów prowadzą do tego, że tam się w tym świecie dzieje dużo. One, ich losy bardzo wpływają na te światy. Natomiast to są bardziej takie książki osobiste. Jest w nich też taka baśniowa brutalność, mam wrażenie. Tak. Czyli tak jak kiedyś ta baśń miała dzieci uczyć, pokazywać pewne trudne tematy, tutaj też wydaje mi się, że to jest. Właśnie, bo to jest coś, co się zauważa od razu niemalże i o to też chciałam was pytać jako tłumaczy, bo rzeczywiście, no zwłaszcza, chociaż właściwie w obu, ale zwłaszcza w Synu Wiedźmy, tam są takie naprawdę naturalistyczne wręcz opisy pewnych przykrych czynności. Nie tylko przecież. Chciałam was zapytać, jak wy szukaliście języka, żeby to przekazać w sposób no, wyrazisty, ale jednak skierowany do kogoś, kto no, nie ma tych 18 lat jeszcze. Ja mam wrażenie, tak? że język się sam jakoś tak znalazł. On się sam okay. znajduje. Nie, to jest akurat taki przypadek, kiedy tłumacz naprawdę może przybić piątkę autorowi. Tak? Myśmy się od razu w tym stylu odnaleźli, to nawet czasami nie trzeba było tego szukać, bo to się sama nasuwało. Rzeczywiście, w dziewczynce zresztą też przecież ten cały wątek okaleczenia, prawda? Który tam jest dosyć szczegółowo opisywany, tam jest dosyć mnóstwo takich scen, w których się dosłownie leje krew. Tak, tak. Czy chociażby ten cały wątek tygrysa stąpającego tak, w tak. ciemnościach, tak? Tam jest dużo takiego okrucieństwa, ale to są mimo wszystko dla mnie, czytałam obydwie książki, jestem pierwszym polskim czytelnikiem Syna Wiedźmy, dla mnie to są przede wszystkim takie opowieści o szukaniu siebie. Aha. I to takim dosyć trudnym szukaniu siebie w sytuacji, w której masz przeciwko sobie cały świat. Ale one są jednocześnie, to są właśnie tak jak Łukasz wspominał, to są takie kameralne historie, które się dzieją gdzieś w jakimś malutkim tak. świecie mikroskopijnym, które wpływają na cały świat, który ich otacza. Tak? I dla mnie osobiście to są książki urzekające mimo tego okrucieństwa, bo ono tam nie razi. Mm-hmm. Ono tam jest naturalnie wpasowane. Tak. One nie są absolutnie wulgarne. Nie. Tam nie ma właśnie epatowania żadnego przemocą. To jest po prostu tak jak w baśniach, prawda? Właśnie, no w sumie to są, one bardzo nawiązują do takiej klasycznej baśni. Rozmawiałyśmy tutaj o tym, że one są w duchu bardzo grimmowskie w jakimś sensie, tak. prawda? Tak. Tam też się trochę krwi leje. No i ona jest potrzebna, po to, żeby oswoić dziecko z, no na przykład z moralnością, tak? Z jakimiś wyborami między dobrem a złem. To jest tak. coś takiego. Oczywiście to jest również o tym, obydwie te historie mają moim zdaniem taki wspólny temat,
jak próbujemy okiełznać coś, czego nie należy okiełznać, tylko należy to zrozumieć. Zaakceptować. Tak, tak jak Luna ma w sobie zamkniętą magię, która mimo wszystko się z niej wyzwala i ona w tym momencie robi jeszcze więcej złego, niż zrobiłaby, gdyby Luna się nauczyła nią posługiwać. Tak samo jest z magią przecież w synu wiedźmy, gdzie ona wręcz namawia do tego, żeby się nią posługiwać w sposób niekontrolowany. Także one są do siebie dosyć podobne pod tym względem, a jednocześnie jednak ci wszyscy bohaterowie są zupełnie inni, są indywidualnościami. Także na szczęście nie jest tak, jak się czasami zdarza u niektórych autorów, że jest powtórka z rozrywki. Absolutnie tutaj ja też zastanawiałem się właśnie, tłumacząc tę książkę i czytając przekład Marty, z czego ta baśniowość się bierze w tych książkach. I przypomniała mi się rozmowa, którą mieliśmy z Martą. Marta przeczytała jakąś książkę fantasy, autorki, nie będę tutaj nazwiska teraz nie pamiętam nawet. W każdym razie mówi, słuchaj, to jest świetne, bo ta magia jest tam tak uzasadniona, to wszystko ma sens i to jest logiczne. I dla mnie to w pierwszej chwili nie zabrzmiało jak dobra recenzja. Ja nie do końca wiedziałem dlaczego i odkryłem to tłumacząc właśnie tę książkę, Syna Wiedźmy, bo doszedłem do takiego wniosku, jeżeli ta magia, to jest, nazywa się magią, ale to jest uzasadnione, logiczne, można to zdefiniować, zapisać, to nie jest magia. To jest jakaś siła, która tam działa w tym świecie, zmyślona co prawda, ale tak jak u nas działa grawitacja w naszym świecie. A ta magia u Barnhill, ona jest taka tajemnicza, niepoznana, ona jest kapryśna. I tak naprawdę ona nie pomaga rozwiązywać problemów tak do końca, bo koniec końców okazuje się, że to nie ta magia, tylko ci bohaterowie własną jakąś siłą nie pstrykają palcami i magia nie naprawia całego świata. Ta scena, w której Luna zaczyna mała dziewczynka zaczyna używać tej magii i robi jakiś absolutny... No, zmienia glerka w króliczka. No. Wszystko zmienia. To rzeczywiście dosyć dużo mówi o tym, że trzeba też nad sobą pracować, prawda? Bo to jest też trochę książka o tym, że trzeba odnaleźć prawdziwe ja swoje. Tak, ale też nie można uciekać od tego, przeznaczenia prawda? Pewnego. Myślę, że też taka książka o poszukiwaniu własnej wartości. Tak, tam jest dosyć dużo właśnie takich wspólnych bohaterów, taki jeden typ, tak? Młodego człowieka, który jest przekonany, że on nic nie znaczy, że on nic nie umie, on nie umie mówić, tak? On nie będzie dobrym starszym, on nie będzie spełniał oczekiwań swoich rodziców, swojej społeczności itd., itd. No, ale też okoliczności sprzyjają temu, żeby się tak czuł. Oczywiście, że tak, ale nadchodzi taki moment, kiedy ten świat mu rzuca wyzwanie i on... jednak próbuje mu sprostać na swój sposób, dlatego że gdzieś ma taką wewnętrzną potrzebę, żeby zrobić coś dobrego, bo wie, że trzeba wybrać to dobro. To dla mnie to jest świetna, uniwersalna historia dla współczesnego świata, tak? Kiedy mimo wszystko wszyscy nam wmawiają, że lepiej się wpasować, lepiej być, nie wychylać się, żeby po prostu było łatwiej i tak dalej. Nie zawsze się tak da. Te książki są właśnie o tym, jak się wybiera tę trudniejszą drogę. A myślicie, że to są książki, które mogą jakoś uwieść młodych ludzi dzisiaj? Takie książki o byciu trochę w poprzek właśnie. Myślę, że tak. Myślę, że jeszcze zwłaszcza tą taką młodszą młodzież, jak to się ładnie u nas mówi, ponieważ oni mają jeszcze taką to naturalną potrzebę jakiegoś buntu przeciwko temu, co już jest od nich starsze. Jeszcze nie są konformistami. Tak, oni są jeszcze przekonani, że wszystko, co już jest i to, co reprezentuje świat dorosłych, to jest złe, no bo oni są starzy, nic nie wiedzą, prawda, o tak zwanym życiu. Więc owszem, może to do nich w jakiś sposób przemówić, bo rzeczywiście ten nacisk, żeby jednak wybierać taką drogę, która nam zrobi najlepiej, tak? A nie tę, która nam pozwoli się najbardziej rozwinąć, pokazać, kim jesteśmy, zawsze jesteśmy, tak? To jest spora pokusa i wydaje mi się, że takie książki jak ta mogą pokazać, mogą być takim wzorem rzeczywiście. Może po drodze gdzieś tam może być nieprzyjemnie, ale koniec końców jednak może przyciągnąć. I te problemy, które przeżywają bohaterowie, myślę, że to są problemy bardzo bliskie młodzieży w ogóle, czyli właśnie to poszukiwanie własnej wartości. To są też książki o trudnych relacjach z rodzicami. To prawda. Prawda? O odbudowywaniu tych relacji. Myślę, że to jest kolejny problem, który może być bliski wielu młodym osobom. A czy wy spotkaliście młodych czytelników książek Barnhill? Czy mieliście kontakt z takimi ludźmi? Ja nawet dzisiaj podpisałam kilka na targach książki, egzemplarzy, tak? Ja nie podpisuję, więc nie miałem okazji. Nikt niestety nie przyszedł, ale wiemy, że są tacy czytelnicy. Ja się straszliwie śmiałam, ponieważ dziewczynka miała premierę w zeszłym roku, równocześnie jedną z moich książek. Tak.
Ja się tym strasznie cieszyłam, że obydwie książki jednocześnie, jeszcze obydwie mają takie piękne okładki, straszliwie tę książkę zachwalałam wśród moich czytelników i rzeczywiście bardzo wielu z nich po nią sięgnęło i potem też przekazywało swoim dzieciom. Mhm. Bo to nam się tak troszeczkę wydaje, że dzieci na niektóre tematy nie są gotowe, na przykład, że należy im oszczędzić jakichś pewnych opisów, pewnych scen, pewnych wątków i tak dalej. Nie. Nie, uważam, że wprost przeciwnie. Również to, że te książki są napisane takim, a nie innym językiem, jest również ich wielkim atutem. One nie są za trudne. Nie, ale jednocześnie nie przymilają się i nie są takimi infantylnymi opowieściami. To są książki napisane dla, z założeniem, że czytelnik jest istotą myślącą i inteligentną. To prawda. Po prostu. I to jest szacunek elementarny dla czytelnika. To na koniec zapytam Was jeszcze o to, czy dla Was osobiście taki magiczny element rzeczywistości ważny jest, czy nie? Oj, bardzo ważny. Bardzo ważny. I przekonałem się, tłumacząc tę książkę właśnie. Myślę, że szczególnie z wiekiem to zauważam, że jestem coraz bardziej zakorzeniony w tej przyziemnej rzeczywistości. Czyli wiadomo, dzieci, praca, prawda, i w kółko, i w kółko, i w kółko. I brakuje czasem czegoś takiego, żeby właśnie się troszkę oderwać i wznieść i gdzieś tam poszybować w tych magicznych światach. Można nie poszybować w magicznych światach, ale ja lubię sobie myśleć, że ta rzeczywistość ma jeszcze dla nas jakieś niespodzianki. Że jeszcze nie o wszystkim wiemy, nie wszystko rozumiemy, że jeszcze może nas czymś zaskoczyć i budzi to we mnie właśnie taką dziecięcą jeszcze, tą gdzieś tam ukrytą, taką nawet wręcz atawistyczną potrzebę takiej przygody, która gdzieś tam się kryje za, nawet właśnie nie za górami, za lasami, tylko właśnie za na przykład za zakrętem. Węgłem. Tak, właśnie czegoś takiego mi coraz bardziej brakuje i czegoś takiego szukam, no bo to, co normalne, to, co zwyczajne, mamy na wyciągnięcie ręki, prawda? A gdzie cała reszta? Przecież to jest mnóstwo. Bardzo dużo na ten temat znajdziecie Państwo w tych dwóch świetnych książkach. Syn Wiedźmy i Dziewczynka, która wypiła księżyc, Kelly Barnhill, w tłumaczeniu naszych znakomitych dzisiejszych gości. Bardzo Państwu wszyscy troje polecamy te lektury. Podrzucajcie je dzieciom, Dzień Dziecka się zbliża. Zresztą nie tylko w Dzień Dziecka. Matkom również. Właśnie. Wszyscy cudownie. Dziękuję. Dziękuję.